Proszę Państwa radnych o zajmowanie miejsc. Zapraszam gości na salę. Minęła godzina 14. Rozpoczniemy niebawem trzecią sesję Rady Miejskiej w Kłobucku. Otwieram trzecią sesję Rady Miejskiej w Kłobucku, zwołaną na podstawie postanowienia komisarza wyborczego w Częstochowie z dnia 3 grudnia 2014 roku. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obecnych na sali obrad jest 20 radnych. Wobec powyższego obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Chciałam serdecznie na początku powitać pana burmistrza, zastępcę pana burmistrza, urzędującego jeszcze, burmistrza elekta, jeśli tak mogę powiedzieć, kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, radnych Rady Powiatu, przedstawicieli ZHP, tak jak patrzę, dyrektorów szkół, radnych powiatowych, pana, Boże, wicestarostę powiatu, przepraszam, ale emocje takie duże, że nie, pana komendanta policji w Kłobucku, przewodniczących osiedli, sołectw, mieszkańców, pracowników urzędu gminy, dziennikarzy, bo też widzę, nie wiem kogo jeszcze bym wymieniałam już chyba, dyrektorów szkół, panią przewodniczącą Komisji Gminnej Wyborczej, radców prawnych, nie wiem kogo jeszcze nie wymieniłam. Wszystkich witam bardzo serdecznie. Tych, których wymieniłam i których nie wymieniłam, przepraszam, ale nie sposób dzisiaj wszystkich, bo raz, że nie znam, poza tym jest tak dużo gości, że witam wszystkich bardzo serdecznie, po prostu zwyczajnie. Porządek, przedstawię Państwu porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. Pierwszy punkt, otwarcie sesji przez przewodniczącego Rady, stwierdzenie prawomocności. Było to drugie, wręczenie burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. 3. Złożenie ślubowania przez burmistrza. 4. Wolne wnioski. 5. Zamknięcie sesji. Pytam Państwa radnych, czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do porządku? Nie widzę. Wobec powyższego proszę o przegłosowanie. Proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby sesja przebiegła zgodnie z porządkiem, który Państwu przedstawiłam? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jednogłośnie porządek obrad został zatwierdzony. Kolejnym punktem porządku obrad jest wręczenie burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. Proszę bardzo panią przewodniczącą Komisji Gminnej o wręczenie zaświadczenia. Szanowni Państwo, jest bardzo przyjemnie wręczać takie zaświadczenia, jakie dzisiaj będę za chwilę wręczać. Ale zanim wręczę, chciałabym dwa słowa od siebie. Przede wszystkim, panie burmistrzu, gratuluję zaufania, jakim obdarzyli pana wyborcy. Życzę naprawdę dobrej współpracy z Radą. Życzę
aby hasło Nowa Jakość Gminy przełożyło się na dobre decyzje, decyzje, które będą satysfakcjonować wszystkich mieszkańców gminy. Poczynając od tych najstarszych, również dla tych najmłodszych, a szczególnie dla młodych ludzi, którzy swoją działalność zawodową chcą związać z naszym Kłobuckiem, z naszą gminą. Trzeba im pomóc. Życzę wszystkiego najlepszego, aby wszelkie pomysły, takie dobre pomysły, uzyskały akceptację wszystkich radnych, a również mieszkańców gminy. Szanowni Państwo, stosownie do artykułu 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, Kodeks Wyborczy, Dziennik Ustaw nr 21, pozycja 112 z późniejszymi zmianami, Gminna Komisja Wyborcza w Kłobucku stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 30 listopada 2014 roku, pan Jerzy Wiesław Zakrzewski wybrany został burmistrzem Kłobucka. Dziękuję. Proszę bardzo o powstanie Państwa do hymnu. Poproszę o pozostanie jeszcze w takich pozycjach, nie siadać. Kolejnym punktem poproszę nowego burmistrza o złożenie ślubowania. Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz chce zabrać głos? Proszę, mogą państwo usiąść. Czy pan burmistrz chce? Przede wszystkim witam państwa bardzo serdecznie, wszystkich obecnych na tej uroczystości. Dziękuję, że towarzyszycie mi dzisiaj w tak podniosłej chwili. Jest to dla mnie chwila chyba najważniejsza w życiu zawodowym, bo z tym się wiąże to stanowisko. I obecność Państwa jest mi tutaj niezmiernie potrzebna, abym dodać mi siły i otuchy, bo już po hymnie to wzruszenie daje o sobie znać. Dzisiejszy dzień, proszę Państwa, jest nowym dniem dla mnie osobiście, ale też dla naszej gminy. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim tym mieszkańcom, którzy mi zaufali w wyborach, którzy oddali głos na moją osobę, a jednocześnie na mój program, wierząc, że ten program będzie zrealizowany. Ale zanim przejdę do jeszcze omawiania programu, szanowni państwo, kurz wyborczy opadł. Dzisiaj została wręczona nominacja komisarza wyborczego na stanowisko burmistrza. Ale
Przede wszystkim, zanim rozpocznę swoje wystąpienie, chciałbym podziękować panu burmistrzowi Krzysztofowi Nowakowi. I chciałbym, żebyście państwo nagrodzili go wielkimi brawami. Panie burmistrzu, dziękuję w imieniu mieszkańców za te 8 lat spędzonych w zasadzie wspólnie, bo zasiadaliśmy w Radzie. Dziękuję za te wszystkie prace i wkład pracy włożony w dobro gminy i w jej rozwój. Walka wyborcza się skończyła, panie burmistrzu, i proszę swoich zwolenników, aby nadal jak do tej pory i pana zwolenników obdarzali pana do zgodnym szacunkiem za to, co zrobił pan dla tej gminy i dla tej społeczności. Jeszcze raz wielkie dzięki i wielkie gratulacje składam dla pana za to, co pan dokonał do tej pory. Oczywiście zmiana władzy nie jest przyjemnością dla tego, który odchodzi, ale Krzysztof, bo tak mogę powiedzieć, bo znamy się też prywatnie, dziękuję ci również za wczorajszy dzień, za to spotkanie krótkie w cztery oczy i za tą klasę, którą pokazałeś na tym spotkaniu. Dziękuję ci bardzo i pozwól, że ten kosz kwiatów, który ci wręczę, będzie takim moim osobistym podziękowaniem. Szanowni Państwo, zwracam się do Was po tych 8 latach burmistrzowania, pełnienia tej zaszczytnej funkcji i myślę, że tego danego czasu, tych dwóch kadencji nie zmarnowaliśmy, chociaż tak jak mój kolega wcześniej powiedział, dla celów politycznych no, używa się różnych argumentów jakby pomniejszających dokonania, ale wszyscy jesteśmy chyba przeświadczeni o tym, że to co zrobiliśmy, tak jak zawsze podkreślałem, niezależnie od tego w którym miejscu, w jakim czasie i za jakie środki finansowe pozostaje dla naszych mieszkańców. To ma służyć mieszkańcom i na pewno będzie służył. I to wszystko co wspólnie zbudowaliśmy, wspólnie dzisiaj już z burmistrzem Jerzym Zakrzewskim, bo było nam dane wspólnie współpracować, to wszystko w tej gminie na pewno zostanie. Te wszystkie udane, może mniej udane inwestycje, niektóre pewnie nie do końca oczekiwane przez mieszkańców, ale wypełnialiśmy wolę naszych mieszkańców. To ich wnioski, to ich podpowiedzi, to tutaj decyzje radnych, które były podejmowane w sposób bardzo demokratyczny, decydowały o takim kształcie, jaki jest. Ja powiem dzisiaj, że mogę być tylko dumny z tych dokonań. One na pewno nie są pełne i tak jakby wszyscy pewnie oczekiwali, ale cieszy mnie każde dobre zdanie na temat tego, co zrobiliśmy. Również przyjmowałem bardzo mocną krytykę. No, prasa mnie nie oszczędzała przez ostatnie 4 lata, więc trudno tutaj było się nawet bronić. Może nie miałem aż takiego PR-u dziennikarskiego i nie chwaliłem się tak bardzo tym, co osiągnęliśmy, ale uważam, że znakomicie wykorzystaliśmy czas, który nam był dany, jeżeli chodzi o środki europejskie. I jeszcze raz podkreślam, te nasze pozycje, te nasze pozyskane pieniądze z Unii Europejskiej zostały tutaj, one zostały zainwestowane. No niekiedy te oceny są takie może nieobiektywne z tego względu, że no zakopaliśmy tak popularnie rzecz biorąc 50 milionów pod ziemię i tego nie widać. Oczywiście cieszą nowe szkoły, nowe obiekty, które wybudowaliśmy, a zwłaszcza mnie bardzo na sercu leży, że tyle poświęciliśmy środków na to, aby uatrakcyjnić tą ofertę taką dla dzieci i młodzieży. Budowa tych wszystkich boisk, stadionów, które są wizytówką dzisiaj naszego miasta. I myślę, że to jest ten nasz wspólny dorobek. To dzisiaj cóż, czy mogę powiedzieć, czy bez żalu? No jakiś żal pewnie pozostaje, bo kiedyś sobie zaplanowałem, że najwyżej 2 kadencje i powinienem pewnie odejść, nawet tak jak zapowiadają nasi już parlamentarzyści, że to będzie pewnie
wreszcie uchwalone. I myślę, że to jest taki czas, który jest niezbędny i potrzebny do tego, żeby się czymś wykazać. No i jeszcze wiele spraw na pewno, czy wiele projektów było do dokończenia. Mam nadzieję, z taką inwencją, z takim doświadczeniem i z taką werwą, jak przeprowadził to w kampanii wyborczej mój następca, myślę, że mu się uda. Z całego serca mu tego życzę, bo to zostanie w tym mieście spełnienia wszystkich tych obietnic wyborczych. Ja wiem, że to będzie trudne, bo dzisiaj kurz wyborczy opadł, w poniedziałek siądzie w gabinecie burmistrza i będzie musiał podejmować już konkretne decyzje. Niełatwe. To nie jest tak, że tylko się reprezentuje, tak jak niektórzy uważają, bierze się wysoką pensję. Trzeba będzie podejmować bardzo niekiedy istotne, ale i dramatyczne decyzje i ciągle wybierać między dobrymi rozwiązaniami, a tymi, które mogą przynieść złe opinie. Również trzeba będzie wysłuchać mieszkańców, ich problemów, spraw, z którymi się zwracają, a powiem, że wachlarz jest bardzo szeroki. Niekiedy trzeba być i psychologiem, i lekarzem, i jeszcze wiele specjalności trzeba by mieć, żeby na tej funkcji po prostu wykazać się wszechstronną wiedzą. Myślę, że tutaj społeczeństwo zadecydowało o takim wyborze, o zmianie i myślę, że to jest wszystko demokratycznie zostało to po prostu wybrane. No, nie ukrywam, ja też chcę podziękować tym ponad 40% tych, którzy brali udział w wyborach, bo też jeszcze na mnie postawili. W związku z tym mam jakby taki jeszcze kapitał zaufania, który muszę wypełnić. A wypełnię go w ten sposób, że dzisiaj tutaj deklaruję to, co wczoraj żeśmy rozmawiali przez godzinę, jak powiedział kolega, w cztery oczy. Że wypełnię to w taki sposób, że deklaruję dalszą współpracę, bo ja jestem... No stąd, jak to mnie nazwano, tam różni ci fachowcy od tego marketingu politycznego, ale ja już nie będę tego prostował, ziomal, nie ziomal, jesteśmy wszyscy mieszkańcami tego miasta i gminy. Także jeszcze raz życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia, bo tu musisz mieć piekielne zdrowie, odporności takiej psychicznej, wytrwałości, no i kondycji sportowca. Jesteś związany ze sportem, ja też jeszcze uprawiam sport, ale kondycję trzeba mieć, bo to nie jest praca, proszę Państwa, od 7 do 3. To będzie praca przez całe 7 dni tygodnia. Jak sobie kiedyś wspomni, kiedy miał wolną sobotę albo niedzielę, no to będzie szczęśliwy. Ale życzę mu tego z całego serca. Niech realizuje ten plan dla dobra nas wszystkich, dla dobra wszystkich mieszkańców. Jeszcze raz ci serdecznie gratuluję. Dziękuję jeszcze raz, panie burmistrzu, za te ciepłe słowa. Proszę Państwa, chciałbym rozpocząć od stwierdzenia, że nie jestem kandydatem wsi, nie jestem kandydatem miasta, jestem kandydatem, byłem kandydatem gminy i dzisiaj jestem burmistrzem gminy. I chciałbym, żeby te pierwsze słowa do Państwa mocno się utrwaliły w Państwa pamięci, żeby Państwo po 4 latach również stwierdzili, że faktycznie to był burmistrz gminy. I żeby Państwo już nie utożsamiali mnie z jedną czy dwoma miejscowościami, ale żeby utożsamiali mnie z tą gminą. I to, co jest istotne w mojej działalności, którą chcę prowadzić, aby ta gmina była w tych granicach, których jest do tej pory. Żeby uciąć spekulacje już na samym wstępie. Proszę Państwa, mój program jest, jak kolega burmistrz zaznaczył, dość ambitny. Ale wychodzę z założenia, że proszę Państwa, trzeba sobie wysoko stawiać poprzeczkę, żeby dążyć do tego wyższego celu. Oczywiście będzie z realizacją trudno, bo te cele, które sobie wyznaczyłem, są celami ambitnymi i wiadomo, że jeżeli nie zdarzy się nic nieprzewidywalnego, jest szansa, by to osiągnąć. Dzisiaj mamy już pierwsze problemy z przetargami na śmieci, z którym się będę musiał zderzyć i to ocenią mieszkańcy, w jakim sposób poradziłem sobie z tym problemem. Oczywiście tutaj wielkich manewrów nie mamy. Myślę, że radni dyskutowali na ten temat na dzisiejszej sesji. Myślę, że do tego wrócimy, ale tą decyzję będę musiał podjąć i wziąć na siebie odpowiedzialność za tą decyzję. Proszę Państwa, mój program zakłada wiele wątków. Nie chciałbym go rozwijać, ale przede wszystkim
gospodarka, od niej się i zaczyna i kończy cały mój program, bo bez dobrej gospodarki nie będziemy w stanie realizować projektów unijnych, nie będziemy w stanie realizować zadań powierzonych nam przez różne instytucje, czy rozwijać się, czy inwestować. Oczywiście pani komisarz słusznie zauważyła, aby ta nowa jakość była nie tylko w kwestii gospodarczej, ale ogólnie w każdej dziedzinie życia społecznego. I przede wszystkim musimy zacząć od siebie, tą nową jakość pokazywać na zewnątrz. I tutaj jest apel do moich koleżanek i radnych, koleżanek i kolegów radnych, którzy zasiadają tutaj. I wierzę głęboko, że wszyscy ci radni zostali wybrani przez mieszkańców, wierząc im i ufając, że będą postępować w imię i dla dobra swoich dzielnic, swoich okręgów wyborczych. I mogę tutaj dzisiaj zadeklarować w obecności mieszkańców, że nie będę patrzył naprawdę na barwy polityczne, sympatie czy antypatie, tylko będę chciał rozwiązywać problemy mieszkańców z danej dzielnicy. Oczywiście, gdybym był twardym politykiem, to bym się nie wzruszał, nie denerwował, bym stał tutaj twardo. Mam mandat społeczny, który mnie do tego upoważnia, ale też chcę pokazać, że nie jestem politykiem, że potrafię rozmawiać z każdym. Nie obrażam się na inne opcje polityczne, czy dla ludzi, którzy nie do końca są przekonani do mojego wyboru. Chcę przekonać tych ludzi do siebie, bo przekonałem 60% społeczeństwa, chcę przekonać jeszcze 40%. Ale przekonać nie tym, co mówię dzisiaj, tylko tym, co będę robił i co czynił. Proszę też prasę, aby mnie przez przynajmniej 3 miesiące oszczędziła. Ale to tak mówię pół żartem, pół serio, w sensie takim, żeby dała mi się, że tak powiem, obyć z urzędem, zapoznać się z problematyką tego urzędu. Wiele spraw omówiliśmy z panem burmistrzem wczoraj, ale myślę, że to nie jest wszystko, co jest w stanie mi przekazać. Myślę, że z tymi problemami będę się musiał zderzyć sam. Do tego będę potrzebował ludzi zaufanych. I powtarzam jeszcze raz, jeżeli powołam, to powołam fachowca. I będą państwo może mile zaskoczeni, a niektórzy zdziwieni. Już jakby optyka odczucia emocjonalnego będzie tutaj drugorzędna, bo ważne, aby ta osoba i też dostanie jakby ten mandat zaufania, o który proszę dziennikarzy przez najbliższe pół roku, aby mogła mi pokazać, że faktycznie ten pomysł, ten projekt zastępcy burmistrza jest właściwy. I tak chcę postępować z każdym pracownikiem tego urzędu, z każdym pracownikiem instytucji podległych urzędowi, aby każdy miał przez te najbliższe miesiące szansę zmienić swój sposób myślenia o funkcjonowaniu gminy, o funkcjonowaniu instytucji, dlatego że ta nowa jakość ma być też pokazaniem, że urząd jest dla mieszkańca, że służba w tym urzędzie to zaszczyt, a mieszkaniec jest tym, co jest najważniejsze w tym wszystkim. Nie może być tak, że mieszkaniec tutaj jest jakby złym koniecznym. To on nam płaci i on od nas wymaga. I takich standardów będę chciał wymagać od swoich pracowników najbliższych, ale również tego najniższego szczebla. Nie będzie pruskiego reżimu. Będzie racjonalne rozwiązywanie problemów, wymaganie, ale również też szacunek dla tych ludzi, którzy wykazują się naprawdę dużym zaangażowaniem w pracę i docenianie tych ludzi, bo po obu stronach, czy po stronie biurka, czy po stronie petenta, to są też ci sami ludzie. Każdy z nas gdzieś jest obsługiwany, więc chciałby, żeby był obsłużony szybko, sprawnie i profesjonalnie. Co do moich najbliższych planów, myślę, że w ciągu tygodnia
poinformuję Państwa o mojej decyzji co do zastępcy. W ciągu 3 tygodni poinformuję Państwa o moich decyzjach w dalszym kwestii. Dzisiaj proszę redaktorów, już odpowiadam, nie uzyskacie Państwo dzisiaj nazwiska zastępcy burmistrza. To nie jest najważniejsze dzisiaj. Dzisiaj najważniejsze to są pierwsze tygodnie rozwiązania problemów, które nie mogą czekać. I na pewno na najbliższej sesji, z tego co wiem, jest w czwartek najbliższa sesja, będziemy te problemy wspólnie rozwiązywać. Wspólnie. Bo to Państwo też muszą zdecydować o pewnych kwestiach, bo burmistrz oczywiście zaproponuje rozwiązania, ale Państwo muszą też wziąć na siebie może nie ciężej odpowiedzialności, ale po to Państwo są, mówię tu, zwracam się do radnych wszystkich opcji, aby też doradzali burmistrzowi. Ja chcę słuchać. Dobrze, dziękuję. Już się wystraszyłem, pani przewodnicząca, że... Ale to myślę, że pół żartem. Także, proszę państwa, proszę się nie dziwić moim emocjom, bo bardzo poważnie traktuję to dzisiejsze święto. Święto demokracji, to jest jakby drugi dzień demokracji, bo demokrację w dniu wyborów to jest najważniejsze święto demokracji, ale dzisiaj jakby jest uwieńczenie tego święta i właśnie to ślubowanie, które złożyłem, zamierzam w pełni dochować. Mogę mówić długo już tam na różnych spotkaniach, że rozkręcam się, więc nie chcę się rozkręcać, chcę już kończyć, żeby Państwa też nie zanudzać, bo niektórzy z Państwa tu siedzą już dość długo, od 12 z tego co wiem. Ale podsumowując te moje wystąpienie, chciałbym, proszę Państwa, spuentować to czymś takim. Kiedyś jeszcze nie planowałem bycie burmistrzem. Zawsze denerwowało mnie, jak ktoś żartobliwie mówi, patrząc na moją rejestrację SKL, mówi gość ze słonecznej Kalifornii. Ale mówił to kpiąco. Ja bym chciał, żeby mówił to z szacunkiem i żeby to nie była słoneczna może Kalifornia, ale słoneczny Kłobuck. I żeby żyło się tu nam wszystkim, powtarzam, naprawdę dobrze. Dziękuję Państwu za przybycie, dziękuję, że jesteście ze mną, dziękuję wszystkim tym, którzy oddali na mnie głos, dziękuję przede wszystkim tym, którzy byli ze mną od początku do końca, wierzyli we mnie, ufali mi i ufają do dzisiaj. I zapewniam, że postaram się tego zaufania nie zmarnować i Państwa nie zawieść. Jak Państwo wiedzą, że moja decyzja o kandydowaniu była próbą pokazania jakby innego spojrzenia na pewne sprawy. My rozmawialiśmy wczoraj z panem burmistrzem na ten temat i przyznaliśmy sobie rację, że łatwiej jest nowemu człowiekowi wprowadzać zmiany, nowej osobie, dobre zmiany, bo zmiana dla zmiany nic nie wnosi, ale dobre zmiany jest łatwiej. I myślę, że ta wieloletnia współpraca, wieloletnia znajomość, nawet koleżeńska, o której wspominaliśmy wczoraj, pozwoli nam na tą dalszą współpracę, w sensie może już nie bezpośrednio urzędniczej, nazwijmy to w ten sposób, ale również takiej serdecznej koleżeńskiej dorady, bo ja, proszę Państwa, ktoś mi zarzuca, że ja jestem nowicjuszem. Przepraszam, ale... Burmistrzu, ale to tak mi się wypsnęło. No, ziomek, dobra, no, nieważne. Wracamy do kampanii. Nie, koniec, kampania się skończyła. Ale, proszę Państwa, myślę, że nowicjuszem nie jestem. Oczywiście wszystkiego nie wiem, bo nikt wszystkiego nie wie. Jeżeli ktoś powie, że się zna na wszystkim, to znaczy, że się na niczym nie zna. Ale do tego są potrzebni ludzie, fachowcy, którzy mi doradzą. Ludzie zaufani. W tej Radzie zasiadają wspaniali ludzie i wspaniali fachowcy w różnych dziedzinach. I na nich liczę. Również jako doradców, szczerych doradców burmistrza Kłobucka i gminy Kłobuck. Chciałbym również podziękować mieszkańcom Kłobucka szczególnie, bo przekonanie ich do siebie było najtrudniejsze. Myślę, że
przez nas najbliższe lata postaram się, aby ich głosy nie były głosami zmarnowanymi. Chciałbym podziękować również wspaniałej naszej młodzieży, nie tylko kłobuckiej, ale w ogóle młodzieży naszej gminy. I chciałbym podziękować na koniec moim najbliższym, mojej żonie i moim synom, którzy przetrwali trudy kampanii, a swój sukces zawodowy chciałbym dedykować moim zmarłym rodzicom. To moja taka prywata, troszeczkę, ale minutowa, myślę, że Państwo mi to wybaczycie. A na koniec chciałbym jeszcze raz wszystkim Państwu podziękować i wszystkim Państwu życzyć nowej jakości w nowej gminie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za wystąpienie panu burmistrzowi. Wprawdzie w porządku obrad nie ma takiego punktu, ale myślę, że wybaczą mi państwo radni, ponieważ porządek ustalał komisarz wyborczy i nie sposób, żeby takie punkty znalazły się, ale tak po prostu zwyczajnie właśnie po ludzku takie momenty muszą być na uroczystej sesji. W tej chwili, jeśli ktoś z Państwa chciałby jeszcze podziękowania pewne złożyć, czy gratulacje nowemu burmistrzowi, czy podziękowania burmistrzowi, który odchodzi, to ja myślę, że jest na to czas. A Państwo radni już nawet nie głosując chyba zgodę wyrażą. Także proszę bardzo, proszę. Pani sekretarz gminy Sylwia Piątkowska. Szanowni Państwo, w imieniu pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych przypadł mi zaszczyt i przyjemność podziękować ustępującym władzom i powitać nowe. Swoje pierwsze słowa kieruję do ustępującego burmistrza, pana Krzysztofa Nowaka. Chcieliśmy panu podziękować za to, że ze wszystkimi troskami mogliśmy iść do pana i zostaliśmy zawsze wysłuchani, wsparci dobrym słowem, a jeżeli trzeba, to i połajaniem. 8 lat służył pan dla dobra tej gminy. Należą się panu za to słowa podziękowania i ma pan powody do satysfakcji. Zajął pan już godne miejsce w historii naszego miasta i gminy. Jestem przekonana, że zawsze możemy na pana liczyć, na pana pomoc i na pana dobre słowo. Dziękuję za wszystko i zapewniam, że będziemy zawsze pana mile tu witać. Życzę samych sukcesów zawodowych na drodze, którą pan obierze. Do tego potrzeba zdrowia, którego panu życzę, oraz wsparcia, na które zawsze może pan liczyć. Drugie słowa kieruję do nowo zaprzysiężonego burmistrza, pana Jerzego Zakrzewskiego. Praca burmistrza wymaga nie tylko odpowiednich kompetencji i doświadczenia, zdolności do wypracowywania kompromisów i podejmowania odważnych, czasem niepopularnych decyzji, ale przede wszystkim umiejętności przewodzenia swoim wyborcom w ustaleniu kierunków rozwoju i budowania ścieżki dojścia do wytyczonych celów. Jestem przekonana, że w pana osobie gmina Kłobuck po raz kolejny zyskała mądrego i świadomego swojej roli gospodarza. Panie burmistrzu, pracę traktujemy jako służbę na rzecz całego społeczeństwa. Wierzę, że razem z panem wiele osiągniemy, bo w pracy powinniśmy pamiętać o słowach księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej potrzebują, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą. Liczymy na pana życzliwość i zrozumienie. Deklarujemy, że będziemy rzetelnie pracować na rzecz i dla dobra mieszkańców. Życzę panie burmistrzu, aby spełniły się pana plany, te bardzo osobiste, ale żeby spełniły się również zamierzenia dalszego rozwoju gminy Kłobuck. Dziękuję.
Thank you.
Kolego Jurku, od grupy przyjaznych Ci osób chcieliśmy Ci wręczyć taki obraz, na którym jest motto, takie przesłanie w zasadzie księdza Mieczysława Malinowskiego. Proszę Danusię o odczytanie. Gdybyś nawet niewidomym przywracał wzrok, a głuchym słuch, wskrzeszał zmarłych, gdybyś mówił takie najmądrzejsze nauki, jak ta o synu marnotrawnym albo o miłosiernym Samarytaninie, to i tak będą tacy, którzy pójdą za tobą, ale i tacy, którzy cię oskarżą i na krzyżu zawieszą. Będą również tacy, którzy cię będą kochać. Dlatego nie wpadaj w euforię z powodu pochwał, ani niech cię nie paraliżuje pogarda. Staraj się być sobą. Ksiądz Mieczysław Maliński, otrzymujesz to, szanowny panie burmistrzu, nasz drogi kolego Jurku, jako przesłanie na trudne dni, na dni, gdy będzie właśnie ta euforia. Zawsze ten to przesłanie towarzyszy kilku osobom, niech również towarzyszy tobie. Jak to mówią, teraz to już mnie dobili. Teraz to już nic nie powiem. Ale już naprawdę na koniec chciałbym wszystkim podziękować za te gratulacje. Myślę, że szczere. Chcę w to głęboko wierzyć, że to były szczere gratulacje. A jeżeli były, że tak powiem, wynikiem dobrego smaku, to też to przyjmuję, bo to jest ludzkie. Proszę Państwa, no myślę, że moi koleżanki i koledzy, którzy pomagali mi w kampanii, wszyscy poznali mnie na tyle, że to motto, o którym mówili i ci, co mnie znają kilkanaście lat czy kilkadziesiąt lat, myślę, że to motto zostanie. Ja naprawdę zostanę sobą. Mi nie soduwa nie uderzy do głowy, mówiąc już tak po ludzku. Będę sobą do końca. A za cztery lata, proszę Państwa, stanę tutaj przed Państwem i powiem: startuję, bo uważam, że wykonałem swój plan. Albo przepraszam, wybaczcie mi, nie dałem rady. Jeszcze raz bardzo Wam, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Czy Pan Starosta chce zabrać głos? Tak, proszę tak, bardzo. Mogę? Proszę. Tak jest, oczywiście, proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. To już dzisiaj trzecia sesja, a ja nie miałem okazji wcześniej w tych dwóch uczestniczyć, więc chciałem zacząć od tego, aby pogratulować wszystkim radnym, wszystkim osobom, które uzyskały mandat radnego. Serdecznie gratuluję. Gratuluję panu Jerzemu Zakrzewskiemu uzyskania tak ważnej funkcji. Życzę państwu, bo na pewno każdy z państwa, ubiegając się czy o mandat radnego, czy w przypadku pana burmistrza o to stanowisko, mieliście jakieś pewne plany. Każdy z państwa miał swój program. Życzę Państwu, aby ten program był zrealizowany, chociaż zdaję sobie sprawę, że kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami, natomiast rzeczywistość później jest troszkę inna. Niemniej jednak myślę, że to, co Państwo zaplanowaliście do zrealizowania w tej kadencji, w dużej mierze zrealizujecie i z tego Państwu życzę. Sam też jestem tym zainteresowany, ponieważ mieszkam w Kobucku, także mam nadzieję, że tak pan burmistrz powiedział, w Kobucku będzie się żyło nam wszystkim lepiej. W imieniu powiatu chciałem zadeklarować szeroką współpracę i liczę również na państwa współpracę.
Przed nami wiele wyzwań, wiele zadań do zrealizowania i myślę, że w realizacji tych zadań i gminnych i powiatowych będziemy działać wspólnie. Chciałem podziękować Krzysztofowi Nowakowi za te 8 lat pracy. Tak jak pan burmistrz powiedział, pracy, która może przez wielu nie była dostrzeżona, ale znam pana Krzysztofa od wiele lat. Także wiem, że włożył wiele wysiłku w to, aby nasza gmina rozwijała się i aby warunki życia mieszkańców były jak najlepsze. Panie burmistrzu, chciałem panu bardzo serdecznie podziękować za tą współpracę między powiatem a gminą. Chciałbym, aby wszyscy inni wójtowie również w ten sposób współpracowali z nami. I tutaj wielkie podziękowania dla pana, bo to po prostu pana zasługa. Panie burmistrzu, mówię tutaj teraz o Krzysztofie. Mam nadzieję, że ta współpraca, która była pomiędzy powiatem, pomiędzy nami, będzie kontynuowana, być może w innych warunkach, ale myślę, że nasze losy, nasze ścieżki się nie rozchodzą, taką mam nadzieję. I wierzę, że jeszcze wiele wspólnie razem zrealizujemy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję za zabranie głosu panu staroście Maciejowi Biernackiemu. Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Wolne wnioski. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, pan radny Andrzej Sękiewicz. Ja jeszcze raz gratulując panu burmistrzowi, od razu chciałem, mamy prawo do dumy i możemy się pochwalić, bo stoimy przed kolejnym wielkim wyzwaniem. O Kłobucku może zacząć być bardzo głośno. Otóż tutaj kilkanaście minut temu pan poseł Sztolcman poinformował mnie osobiście, bo sam nam w tym pomaga, że, słucham? Poseł Grzegorz Sztolcman, że został uchwalony przez Sejm rok 2015 rokiem Jana Długosza. To już jest oficjalnie, półtorej godziny temu padło to z trybuny sejmowej. Jako, nie ukrywam, że w Kłobucku aż 6 podmiotów długoszowych starało się o to, 6 jest u nas, a więc dużo, i zostaliśmy jako miasto wpisani w 4 główne punkty roku długoszowego. Drugi punkt tych obchodów roku długoszowego będzie, uważamy, na 99%, 99, nawet 20 września 2015 roku to będzie odsłonięcie pomnika, pierwszego w historii pomnika na Długosza i takie złożenie hołdu. Ja myślę, że mamy się czym chwalić i po prostu będzie to dla nas takie wspólne też zadanie w dziedzinie kultury, dziedzictwa narodowego. Natomiast proszę państwa, tutaj jest miejsce na wnioski. Powołując się na ustawę o samorządzie gminnym, na artykuł 23 oraz na statut gminy Kłobuc, to jest paragraf 10. Ja mam taką propozycję wniosku o możliwość spotkań chętnych radnych z uczestnikami, wszystkimi mieszkańcami gminy tutaj na tej sali sesyjnej minimum 2 razy w roku, abyśmy mogli tutaj niejako przed tymi wyborcami naszymi się rozliczyć w jakiś sposób, żeby tutaj padały pytania, oczywiście dla chętnych, którzy by tutaj chcieli przychodzić. Gdyby była taka możliwość takiego pierwszego spotkania na początku stycznia, tak byśmy rozpoczęli może rozmowy z tymi ludźmi, co oni od nas chcą, co my możemy im pomóc, gdzieś około, powiedzmy 15-14 stycznia. Czy będzie taka możliwość tutaj w sali? Żeby to było ogłoszone i na stronie, prawda, urzędu, w prasie.
Ja myślę, że to pada jako wniosek. Termin trzeba dostosować, bo będą zebrania chyba sprawozdawczo-wyborcze sołeckie. I czy to będzie styczeń i połowa, to trudno powiedzieć, ale oczywiście, że dopasujemy termin. Pewnie jakiś termin się znajdzie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Wobec powyższego stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany w całości. Zamykam trzecią sesję Rady Miejskiej w Kłobucku. Dziękuję bardzo za uczestniczenie. Do widzenia.